Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z Panią Minister Elżbietą Rafalską, Panią Minister Ministerstwa Rodziny, Polityki, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam również. Bardzo bym prosił. Proszę Państwa, spotykamy się z wieloma osobami, ale z tymi z pierwszych stron gazet i z pierwszych stron programów telewizyjnych mamy rzadko okazję się spotkać. Ostatnio w Skoczowie mamy, dzięki panu ministrowi Szwedowi, szczęście spotykać się częściej z niektórymi z tych osób, a dzisiaj mamy to wielkie szczęście, że spotykamy się z panią minister, która chyba ma największe sukcesy w tym rządzie, bo myślę, że pani minister wiele rzeczy jest nam w stanie jeszcze dzisiaj dopowiedzieć, czego po prostu nie wiemy. Także nie przedłużając, oddaję pani minister głos. Witam Państwa serdecznie, panie ministrze, panie burmistrzu, szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie. Z wielką przyjemnością jestem w różnych ciekawych miejscach Polski, bo tu u Państwa jestem po raz pierwszy i tak jak powiedziałam, ta moja pierwsza ocena od razu jest też bardzo wysoka, bo urokliwa okolica, zadbana bardzo miejscowość, więc jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie i Państwu dziękuję, bo to niełatwy czas, sobota po południu, te wolne chwile, które staram się łapać czasami dla rodziny i dla siebie, więc dziękuję za to, że chcemy rozmawiać o tym, co dotyczy Polski, co dotyczy działań rządu i polityki. I ja też dziękuję za te wyrazy uznania na początku i chcę wyraźnie, proszę Państwa, powiedzieć, to nie są, jeżeli chodzi o sukcesy w zakresie polityki społecznej, sukcesy osoby czy jednego resortu, bo na to składa się po prostu konsekwentnie prowadzona polityka rządu. Bo przecież gdyby te programy nie miały swojego finansowania, to Ministerstwo Rodziny też samodzielnie nic by też nie zrobiło, więc to jest konsekwentnie realizowany też plan, który nie mógłby być bez zespołowej pracy tworzony i realizowany. I dlatego, skoro to jest tak zakorzeniona osoba, jaką jest pan minister Stanisław Szwed, to też tu w obecności państwa bardzo serdecznie mu podziękuję za taką codzienną, bardzo ciężką i taką merytoryczną pracę, bo jest to też poseł, z którym od dawna współpracowałam i bardzo dobrze nam się w Komisji Polityki Społecznej pracowało, więc na pewno to, co mówimy, że dzisiaj jest osiągnięciem też resortu, to on ma tu swój znaczący udział, tak samo jak pozostałe moje kierownictwo i cały resort, ale tak jak powiedziałam, to jest gra zespołowa, to jest polityka rządu. My realizujemy politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości.